Więc siema, siema widzowie, z tej strony na odwagi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i to jest trzeci chyba odcinek z Choo Charles. Więc jeżeli lubicie tą serię, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będę bardzo szczęśliwy. Więc ty widzu, jeżeli oglądasz pierwszy raz ten film, to kliknij czerwony przycisk na dole, żeby nie ominąć każdych z takich odcinków i w komentarzach napiszcie hashtag kurde, nie wiem jaki hashtag, żaden hashtag, nie będzie dzisiaj hashtagu, więc zaczynamy wczytywanie świata. Co my tutaj mamy? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Rysunki z głazowiska nieobowiązkowa. Nieobowiązkowa, tak. Kiedy ja zrobiłem tą misję? Nie wiem. A ja tutaj byłem wczoraj. Tak, byłem. Czyli czeka mnie spotkanie z panem duchem. Jak Charles mnie zaatakuje, to chyba go... O, złom. Co to za muzyka? Nie wiem, ja sobie idę szybko. Nie, coś tu na pewno chodzi. Na 100%, dlatego szybko tak biegnę. Coś jest za mną, słyszałem. Nie odwracam się. Coś za mną jest. Tak, coś tam jest. Coś tam jest. Widziałem. Co się stało? Gdzie ja jestem? Ja jestem w ogóle po drugiej stronie. Uciekam szybko. Tam się coś pali. O-o! Widzę rysunek. Szybko! To coś za mną jest. Ja się nawet nie obracam za siebie. Byłem tu? Chyba nie. Gdzie ja jestem? O Boże, wróciłem się. A ile mam tych obrazków? Chyba 6. 6 albo 7. Szybko tutaj. Tam to jest, widziałem. Co tam było? Rysunek. Co jest? Ja chcę znaleźć ostatni rysunek. Ja chcę tylko znaleźć ostatni rysunek. Boże, co to jest za problem wielki?
Szybko! To coś jest za mną. Ja to przeczuwam. Gdzie ja? Zrobiłem jakieś duże kółko. To coś tu jest. Słyszę to za mną. To tu gdzieś łazi. Słyszę. Już mi stąd. A! Nie zostaw. Głupi potwór. Niedobry. Moja misja to jest tylko uciec stąd i zebrać ostatnich. Powiedziałem, ruszcie wcześniej, do widzenia. Gdzie jest ten ostatni rysunek? Słyszę muzykę, jakby Charles mnie gonił. Nie wiem, czy to jest jakiś związek, czy Charles mnie goni. Ej, ja sobie tylko grzecznie przyszedłem pochodzić tu. Nie chcę nic ci zrobić, zostaw. Zostaw mnie. Nic nie robię. O, złom. No, zostaw! Gdzie mnie wywiało? On gdzieś tepa. Tepa w nie wiadomo jakie miejsca. Ha, jestem już na terenie tego. Znowu będzie mnie śledził ten gościu. Tego nie da się znaleźć. Ja tu pominąłem gdzieś. Mnie gdzieś nie by... Ja mam tego potwora zepsutego. On mi nie daje spokoju. Jak tego się nie da zrobić? Nie!
zrobiłem to. Znalazłem ostatni rysunek. No gdzie jest wyjście? Tam, Boże. Nie wracam do tego miejsca nigdy. Jak spotkam tu Charlesa, to gdzie jest to wyjście? Ja już się zgubiłem. Ha. Tutaj. I tędy? Gdzie ja mam znowu przejść? Tędy. I tam. Ała. I tu, i mam wyjście. Tak. Thanks for bringing me those papers. O, dzięki za zebranie rysunków. Here are some scraps for your help. Weź ten złom za pomoc. Gdzie mam teraz iść? Tu. Zwrócenie dziennika nieobowiązkowego. A i potem mam się zawracać, aha. Zakład, że Charles będzie mnie zaraz gonił, bo już to czuję. Świątynia jakaś. Gdzie jest ten dziennik? O, wybuchy. O, złom. O, dziennik. Wróć do Santiago, by ukończyć misję. A, i mam tu wrócić. Nie do przodu, już pomyliłem kierunki. Ta muzyka mnie przestanie wyć muzyką, bo mnie denerwujesz. Ciuch, mogę robić. Czy no tego bym nigdy nie pomyślał. Potem pojedziemy tam. Dalej. I zaraz się zatrzymujemy. Już możemy. Mam nadzieję, że Charles znowu tak nie zaatakuje jak wczoraj. Wielkie dzięki za zwrócenie mi dziennika. Liczę, że moja prywatność została zachowana. No ale dobrze, oto obiecany złom. Powiedział to tak, jakby był niezadowolony. Teraz jedziemy tutaj. A potem tam.
Ale najpierw idę do lokomotywy. W którą stronę? Tam? Tak. Jakoś tam. Dobra. Jedziemy. Stop. Trochę do tyłu. I do przodu. Będziemy tutaj zatrzymywać się. My jeszcze w ogóle w żadnych odcinkach nie mieliśmy ataku z Charlesem, żeby mnie go strzelać. Ani razu. Tylko go spotkaliśmy tak, że na przykład ja byłem na misji, a on o nim mowa. Pan Charles jest gdzieś niedaleko, bo go słyszę. To zły znak. Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Paul prosił mnie o stworzenie nowej broni, która pomoże ci poskromić Charlesa, wykorzystując doświadczenie z materiałami wybuchowymi. Zbudowałem te wyrzutnie rakiet. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Od dawna czekam na upadek Imperium. Warren więc zaprojektowanie tego cacka było nie lada okazją. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Skoro już tu jesteś, to biorę się za usuwanie systemów bezpieczeństwa. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? W międzyczasie możesz przynieść skrzynkę z rakietami z bunkra. Stoi kawałek dalej przy torach. No fajne. Gdzie? No tutaj tak daleko, taki kawał? No nic. Nie ma tu Charlesa. Jak pójdę tam szybko, to szybciej to zbiorę. Szybko. I tak jak zada mi HP, to dla mnie jest tylko ważne, żeby Charles mnie nie zaatakował. O. Ale złomu. Wow. Przez taki głupi błąd? No nie wierzę. To była tak głupia śmierć. Ja w ogóle nie wiem, jak mogłem tak zrobić. Cześć.
Przegapiłem wcześniej złom. Złom. Tu też przegapiłem. Poszedłem tamtędy i tu. Najtrudniejsze wszystko z tej gry, jak do tego momentu, to był ten duch. Chyba, że chodzi jeszcze o unikanie Charlesa w różnych momentach, to... To też okej. Okay. Teraz odchodzę w ogóle tu. No jak to mi niby zadało HP? O, złom. O, złom. Tutaj myślę, że tutaj chowali się przed wojnami II wojny światowej. No. Złom. Widzę. Ja wyczaję każdy złom. Już czuję zapach złomu. On musi gdzieś tu być. On już do mnie idzie. Ja to słyszę i czuję. Sama prawda, widzowie. The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Wyrzutnia jest w pełni sprawna, więc resztę zostawiam tobie. Oh, and take good care of it. Tylko obchodź się z nią dobrze, co? After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Kiedy zrobisz już swoje, chciałbym odwiedzić z nią parę osób, jeśli wiesz co, jeśli wiesz, co mam na myśli. Niestety nie wiem, co masz na myśli. Gdzie ja mam znowu iść? O, tu mam jeszcze jedną misję i pójdę sobie tutaj od razu. Tak będzie najlepiej. O Boże. A tu co jest? Ej, bo to mnie ciekawi. Tu jest jakaś twierdza. Charles? Jest tu! Gdzie ja w ogóle jadę? Do tyłu. Widzę go! Ej! Nie mam kurde misklik. Nie mów, że jadę do czaru. W tył, zawrót. On tam jest. Stop. Ty, tam jest. Był tam, widziałem jakiś świat. Jest. Cześć, Charles. Jak tam? No co, nie zaatakujesz mnie? Cześć. Eugene na pewno ci o mnie opowiadał, więc nie muszę się przedstawiać. Tak przy okazji, jestem Greg.
monster eggs locked away. Może już wiesz, ale Warren, szef kopalni, trzyma pod kluczem 3 jaja potworów. Aż 3? 3? On tu jest. If they hatch, they will surely turn into monstrous creatures like Charles. Nie jesteśmy pewni, czemu chce chronić te jaja. Z pewnością wyklułyby się z nich monstra. Rówy niestraszne co Charles. We need you to steal all three and use them to bait Charles so we can destroy him. By temu zapobiec, musisz je wykraść i zwabić nimi Charlesa, abyśmy mogli go zniszczyć. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Jedno z jaj znajduje się w północnej kopalni. Oto klucz do jej wejścia. Tam jest. Mogę tam szybko pobiec teraz. Skoro on ucieka, ale ja go ciągle tam widzę. Ciężko mi powiedzieć. Tutaj? Ale na razie go nie widzę, więc... Niby mogę tam pójść, ale... No nie ma go, więc po co miałbym siedzieć na górze, skoro go nie ma? No, zadania trzeba robić. A zresztą myślę, że za mną tu nie przybiegnie. Tylko będzie się kręcił tam, chociaż nie wiem. A, już jakieś bezpieczniki. Nie wiem, no na razie go nie widzę nigdzie. O kurde, coś się stało. Tylko najpierw... Powrót B? B. Escape. Masz tu troszkę złomiku? Charles? Nie, dobra, myślałem, że go widzę, ale nie. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. Nie znamy się, ale słyszałam, że masz nam przyjść z pomocą. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Mam do ciebie prośbę. Trzeba wymienić bezpieczniki z boku latarni. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. Charles niedawno mnie pokiereszował, więc sama sobie nie poradzę. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Bezpieczniki znajdziesz w... po bliskim składziku. Jeśli je przyniesiesz i przewrócisz zasilanie, nadam sygnał SOS do statków mijających wyspę. Kiedy skończysz, dam ci trochę złomu. Pisze się na to tylko Charlesik. Nie no, Charles sobie poszedł. Nie przyjdziesz tu, prawda? A jak przyjdziesz, to... Złom. O, bezpieczniki. Kolejny złom. Są 4. Złom.
Trzeba było zrobić to w dobrej kolejności. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Jeśli naprawimy latarnię, wzrosną szanse, że ktoś nas dostrzeże. Oto złom, który ci obiecałam. Dziękuję. Coś mam zaznaczone? Nie. No a Charles uciekł. Mam trochę złomu jeszcze w dodatku. Wcześniej go widziałem, ale już nie chciałem się po niego wracać. W razie co, żeby Charles mnie nie zaatakował. Dobra, wejdę sobie na górę, siemanko. A, tego nie będę czytał. Czyli jak zrobiłem już to... Przesuwanie, kliknij LPM i przyciągnij lub przycisk podpodzielny za ruch. Przybliż obraz, oddal obraz. Powrót. A. Oto tak można wychodzić. Nie trzeba klikać M. Czyli teraz przejeżdżamy tu. Skręcamy albo tu i jedziemy tu. I jesteśmy na samym początku gry. Albo skręcamy tu i jedziemy tu. Bierzemy jajko, jedziemy tu, robimy to. No a potem oczywiście skręcamy tu, idziemy tu. A potem zostały nam już te bardziej z tyłu zadania. Więc to w każdej chwili mogę zrobić. A mogę też to zrobić w takim już końcowym odcinku, gdzie, nie wiem, zniszczę Charlesa, ale najpierw sobie zrobię wszystkie jak to się nazywało? Wszystkie misje. Ale. Jajko sobie zostawimy na kolejny odcinek z Choo-Choo Charles. Więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to ja się z wami żegnam. Tenże meczek też się z wami żegnam. Trzymajcie się, siemano. No, więc on się z wami żegnał, pożegnał, więc ja też się z wami żegnam, więc trzymajcie się, siema. Do!